Elo, jestem łosiu i ważę 70 kilo. A rozpocząłem rzeźnię jak produkcja Tarantino. Uaktywniłem sagę, więc tracisz poczucie czasu, gdy mój wokal powiążesz ze strunami basu. Rapu nie komasuj oraz nie dawaj mi plakietki. Unikatowy styl dziurę w głowie tobie wierci. Nastaw swój odbiornik na odpowiednie fale. Włączysz mózgownicę, a załapiesz taktowanie. Nie ogarniesz mnie nigdy w porannym graniu, synku, no bo ja omijam pewne działania marketingu. Słuchasz moich wierszy, to jesteś człowiek rozumny. Moją kosę wraz z komerchą zabiorę do trumny. Swoje wątpliwości chciałbyś przedyskutować? Podejdziesz po koncercie, to będziemy polemizować. Nie chcę być podziemny, nie chcę być mainstreamowy. Jedyne czego pragnę, to nie być ogólnikowym. Muza w moich rękach znów paraliżuje rejon. Robię wjazd jak Zelo z niebanalną bajerą. Odsuwam sezonowców, a przyciągam koneserów. Jeśli to kumacie, poczujecie moc gejzerów. Nie wiem co będzie dalej, jaką drogę wybiorę. Sporo dylematów kładę na umysłowym torze. Życie to nie hazard, ani fajna zabawa. To jest warstwa lodu, mogąca się załamać. Bas, stopa, werbel to moje drugie oręże. Z wyjątkiem długopisów, których posiadam całą stertę. Może jakiś znak odnajdziesz w horoskopie, a ducha walki znajdziesz w momencie dostania w mordę. Po analizie materiału włączcie własny dystans, bo muza to jest muza, a raper to nie pizda. To osoba fikcyjna, bądź osoba prawdziwa. Nie kierujcie się tym, co kładzie on na bitach. Jeśli kiepska braga w jego tekstach przeważa, CD wrzuć do kibla, bo miernota to nie magia. Magia następuje, gdy świadomy odbiorca, łapiąc dobry przekaz, ma mentalny holokaust. Mam cztery zasady, których zawsze przestrzegam. Gdy zaczynam pisać, zbędną resztę olewam. Gdy zaczynam pisać, samą prawdę kompletuję, bo fałszywe wersy to jak lewatywa chujem. Trzecia ma zasada, to trzeźwość i zasada. Żadna moja linijka i żadna moja fraza nie była napisana w fazie najarania, nawet po browarze, co dopiero najebania. Zasada numer 4, kluczowy gość programu, to wspomniany dystans gościnny przy rapowaniu. Bo mimo iż to kocham i oddałbym me życie, dobrze o tym wiem, że słowo w eter idzie. W taki oto sposób mała do was ludzie prośba. Parę groźnych słów nie zawsze znaczy groźba. Mam do rapu zapyt, choć nie mieszkam na wyspach, a wy kontaktujcie na wielu płaszczyznach.